To jest chyba coś, gdzie mogę się odnaleźć. Tak, wydaje mi się, że jestem właśnie jedną z tych setek par oczu, które po drodze spotkał Tadeusz. Żeglarz pożenie Jurkowi. Poprzyszywał nam czas nowe guziki i zacerował dziurawe rękawy. Lecz w kieszeniach wciąż noszę drzazgi z naszych ławek, tych, co stały w trzecim rzędzie pod oknem. To był rok 71. Maturę zdawaliśmy w 75. No i właściwie przez te 4 lata coś chyba o sobie się dowiedzieliśmy. Potem były jeszcze spotkania przy kościele świętego Mikołaja. No i oczywiście początki Muminków. Wtedy właśnie Tadek zaczął zajmować się tym, co stało się potem dziełem jego życia. W Radwanowicach. No ja tam byłam przez chwilę, to może było półtorej roku, może 2 lata. Potem, no urodziło się dziecko, więc wszystko poszło już swoim własnym torem. No ale, no jest to przeżycie niezapomniane. Przede wszystkim nie był osobą, która udzielała się w towarzystwie. Znaczy, no to jest okryt z prywatek. To nie Tadek. Tadek to są raczej lekcje historii i to właśnie takiej historii prawdziwej, a nie tej, którą inni mieli na co dzień. To były spotkania u Tadka w domu, gdzie z kolei bardzo dużo opowiadał jego tata. Zapraszany był pan Adam Macedoński. Znaczy, to są takie rzeczy, które pamiętam. Nie podobała mu się dziewczyny? Owszem, podobała mu się. Nie będę mówiła, o kogo chodzi, nie o mnie w każdym razie. Znaczy nie wiem, czy sobie by tego życzył. Nie wiedzieliśmy do samego końca, że zdecydował się na seminarium. W pewnym sensie było to zaskoczenie, że poszedł. To jest data dzienna rzeczywiście naszego ślubu. 15 września 79. Tadek należał do, można powiedzieć, takich sprawdzonych przyjaciół jeszcze z czasów licealnych. Miałem ogromny szacunek dla takiego ogromnego zdecydowania i takiej pewności, że to, co robi, to rzeczywiście jest to, co powinien robić. Bo nie ukrywam, że na przykład byłem bardzo zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że pójdzie do seminarium. On był świetnym historykiem, historia go bardzo pasjonowała. Ja byłem przekonany, że on będzie studiował historię. Później tak okazało, że ani on, ani ja nie studiowaliśmy historii. A on trafił do seminarium. I właściwie no, w tym seminarium też nie miał łatwo, bo też pamiętam, to są czasami takie, właśnie takie obrazy, prawda? Zaraz po sierpniu, to był wrzesień chyba, dziedziniec, chociaż to nie jest taki klasyczny dziedziniec przed Kolegium Brostianum, odbywało się spotkanie studentów, ja kończyłem studia wtedy, bo to był 80. rok po wakacjach. A, no i studenci właśnie no, zastanawiali się, jak się włączyć, powstawał NZS. I Tadek tam wystąpił jako przedstawiciel kleryków, studentów seminarium. No i też jak wiem, później miał pewne problemy. Przecież jego święcenia były nawet przesunięte w czasie w stosunku do tego terminu, który w naturalny sposób przychodził. No a można powiedzieć, później miałem takie kolejne zaskoczenie, kiedy zobaczyłem, że Tadziu zaangażował się w Radwanowice. To wszystko zaczęło się tak pięknie rozwijać, a dzisiaj nawet często właśnie wobec tego, co się w tej chwili dzieje, jest tak strasznie, muszę powiedzieć, bolące dla wszystkich jego przyjaciół i dla ludzi, którzy go znają. Jak patrzę na to wszystko, to sobie myślę tak, że akurat to jest człowiek, który naprawdę jest księdzem, który naprawdę rozumie, na czym polega powołanie, kapłaństwo, służba drugiemu człowiekowi. Dla mnie takie symboliczne jest to, że w momencie, gdy Polska odzyskała niepodległość, on zajął się niepełnosprawnymi. Można powiedzieć, z jego biografią mógł wtedy, wydaje się, również w strukturach kościelnych coś z tego mieć, jak to mógł jakąś karierę zacząć robić. Natomiast on zajął się po prostu niepełnosprawnym, jakby wycofał się. Proszę zobaczyć, stwierdził, że kiedy było bardzo trudno, kiedy trzeba było pomagać ludziom, którzy się angażowali w walkę o niepodległość, walkę o po prostu prawa drugiego człowieka, o jego dobro, to on był z nimi jako ksiądz. Był na strajkach, był w różnych miejscach, był w Mistrzyjowicach. A kiedy Polska odzyskała niepodległość, okazało się, że tymi, którym trzeba pomagać, są niepełnosprawni. Są ci, którzy takiej pomocy będą zawsze potrzebowali i on się zaangażował w pracę dla nich. No, dla mnie to jest takie właśnie piękne pokazanie, kim jest kapłan. No, jest człowiekiem, który idzie do tego, który potrzebuje pomocy. To jest, muszę powiedzieć, taki piękny rys. Zresztą u niego coś takiego chyba jest od początku, od tych czasów właśnie licealnych, które, tak powiem szczerze, gdzieś tam w pamięci się zacierają, ale to właśnie był taki człowiek, który zawsze pokazał swoją pasję, potrafił gromadzić też ludzi. No. I to wszystko, jak mówiłem, to był tak od początku do końca i powiedziałbym, wbrew temu, co w tej chwili się pojawia w różnych takich strasznie niesprawiedliwych atakach, on powiedział, że nigdy z myślą o sobie. Zawsze było tak, że widział cel człowieka, któremu trzeba pomóc i w to się angażował. Zresztą był bardzo lubiany w szkole. Ja nie spotkałem nikogo z kręgu osób, które na przykład chodziły do naszego liceum, czy były blisko z nami w tych latach, który by jak coś złego mógł na niego powiedzieć. I tak sobie teraz myślę, że
ta cała sprawa, która teraz się rozgrywa wokół niego, jest tak straszliwie właśnie niesprawiedliwa przez to, że jego intencje są na pewno czyste. Chodzi właśnie znowu o prawdę. Prawda jemu chyba towarzyszy od początku. Pomoc drugiemu człowiekowi i życie w prawdzie. I nagle się okazuje, że oto ksiądz, który naprawdę, wydaje mi się, fantastycznie odczytuje przesłanie Ewangelii, no znajduje się w takiej sytuacji, tak, kiedy próbuje się zablokować jemu możliwość powiedzenia prawdy. Wiersz dostaliśmy w prezencie ślubnym. Mieliśmy trzech przyjaciół, którzy wstąpili do seminarium. Jednym z nich był właśnie Tadeusz i Tadeusz asystował przy naszym ślubie. Był wtedy klerykiem jeszcze. No i właśnie od nich trzech dostaliśmy takie trzytomowe wydanie Biblii. Znaczy nie była to rzecz taka dostępna w księgarniach. Znaczy w ogóle w tej chwili to jest coś nieprawdopodobnego, co chcemy kupić, to jesteśmy w stanie. Wtedy to był wspaniały prezent i w jednym z tomów był właśnie wiersz dedykowany nam. W sumie jeden z najwspanialszych prezentów. No i cały problem polega na tym, że przeprowadzaliśmy się 2 albo 3 razy i wiersz gdzieś zaginął. No i właśnie tak mi się wydaje, że to jest taki powrót po latach i cały czas mam skojarzenia z mistrzem Małgorzatą, gdzie jest powiedziane, że rękopisy nie płoną. Okazuje się, że jest to prawda. No tak, to co jest z naszej młodości, no zespół Omega. Nie pamiętam tiktaków, szczerze mówiąc. Cóż jeszcze? No oczywiście drewniane ławki. My rzeczywiście mieliśmy drewniane ławki i rzeczywiście były trzaski. Bardzo ciepły, bardzo sympatyczny. No rzeczywiście, można powiedzieć, że troszeczkę cofa się czas. Minęło ponad 30 lat. Rekiny zacierającej się pamięci nadgryzają wiosła, więc na bulwarze szukamy paru przyjaciół, by wraz z nimi cofnąć czas do epoki sztruksów, preparatek, gał, tiktaków, kartkówek i zespołu Omega. Ja żyłem w takim środowisku ludzi, którzy uważali, że mieć nic nie trzeba, bo kariery żadnej tak nie zrobimy, bo wiadomo jak to było w PRL-u. Oni będą robić karierę, my jesteśmy tymi, którzy po prostu co najwyżej mogą kontestować, no i trzeba żyć przyzwoicie. Prawda? I coś takiego też tutaj jest. Proszę patrzeć, że no właśnie tutaj nawet w tym wierszu, który nam zadedykował, jest taki bardzo piękny fragment. Zacierają się pamięci, nadgryzają wiosła, więc na bulwarze szukam pary przyjaciół, by wraz z nimi cofnąć czas. I tak sobie myślę, że te dżazgi, które też tutaj są z tych naszych ław, to czasami może gdzieś tam w kieszeniach jeszcze i dzisiaj nosimy. Bo kiedyś zresztą usłyszałem od Tadziarza, zachowałem pewne takie cechy, właśnie długie włosy czy jakieś takie inne, które no są z tamtej epoki. Teraz już jakby się tego nie nosi. Nie ukrywam, że do dzisiaj dość nieswojo, mimo że przez wiele lat, można powiedzieć, garnitur należał do takiego stroju, który musiałem mieć na sobie. To jednak cały czas jakoś mam takie wrażenie, że to nie jest to, w czym człowiek się czuje dobrze. To jednak jest tak, że właśnie owe sztruksy, jakieś takie właśnie luźne ubiory, to jest coś zdecydowanie lepszego. Tadek jest taki, jak był. Jest nadal człowiekiem upartym, który ma zasady, ma kręgosłup. To nie jest człowiek, którego łatwo zmanipulować. Bardzo mu zależy na prawdzie. Ceni sobie przyjaciół. Przyjaciele są mu wierni. A to chyba też coś znaczy. I też coś mówi o człowieku. Są jeszcze te wiersze z wojska. Nie wiem, czy pamiętasz. A że szliśmy tam do niego, przecież do brzegu. Byliśmy tam. Myśmy studiowali chyba wtedy. Jechaliśmy gdzieś na wakacje chyba, właśnie w Sudety. I byliśmy w tym całym brzegu. I muszę powiedzieć, że nawet na tle tego, co ja później widziałem, będąc w wojsku, to jednak ta klerycka jednostka była czymś po prostu strasznym. To naprawdę tam, to takie budynki rzeczywiście, takie typowo koszarowe, smutne. I ten Tadzio tam, jeszcze szczególnie, że on tam nie miał łatwo, bo klerycy dostawali specyficznych przełożonych, o tak to delikatnie, bo ja nie powiem oficerów czy podoficerów, bo to ci są w Armii Wolnego Państwa, a to była taka armia, właściwie, której nie można nazwać nawet Armią Polską. Klerycy po prostu tam mieli być łamani tak naprawdę. No i, a Tadek należał do, czy należy do takiego osób, które jednak w każdej sytuacji mówią to, co powinno się powiedzieć, niezależnie od tego, jakie jest otoczenie, a to niestety ciągle jeszcze tacy ludzie, to powiedziałem teraz nie przejęzyczywszy się, że ciągle jeszcze tacy ludzie niestety nie zawsze są doceniani i nie zawsze mają dobrze. Tu zresztą jest jeszcze jeden taki piękny wiersz właśnie poświęcony księdzu Antoniemu Sołtysikowi właśnie i to moja sutanna o księdzu Antoniemu właśnie. Moja sutanna. Nie chciałem jak wuj Leon w habicie od dziecka, nie zaczytywałem się Janem od Krzyża i Mertonem.
Nie mam też arcybiskupiej infuły w kleryckim plecaku, ani też nic z pradziadka popa, chyba najwyżej tą skłonność do noszenia długich włosów. Moja sutanna jest taka sama, czarna, jak wszystkie inne, jednak jej poszycie mieni się barwami mych myśli i oczu. Nosząc ją, wierzę szczerze, że w kościele jest miejsce zarówno dla Franciszka z Asyżu, jak i dla Ignacego Loyoli. Ja byłem świadkiem, jak on w ogóle wzrastał. Wzrastał i w latach, i w mądrości, i w gorliwości do służby Bożej i oddania Chrystusowi. Mógłbym bardzo dużo powiedzieć z jego życia, ale to, co jest dla mnie najistotniejsze, co się mi tak w tym momencie maluje, to przede wszystkim był to młodzieniec olbrzymiej gorliwości. Olbrzymiej gorliwości. I takiego całkowitego oddania Chrystusowi. Przypominam sobie, jak on przyprowadził kilku swoich rówieśników, chyba trzech, którzy byli zaniedbani religijnie, po to, żeby ich doprowadzić do sakramentu pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii świętej. Robił to tak z takim wielkim zaangażowaniem i w ten czas się mi rysował jako taki naśladowca świętego Pawła apostoła, którego nic nie potrafił oderwać od Chrystusa, natomiast wszystko robił, ażeby dla Chrystusa zdobywać innych ludzi. To się mi rysuje właśnie tak, jego sylwetka. I z takim przekonaniem on szedł do seminarium i tak go potem odczytywałem, kiedy przeżywał to seminarium i kiedy mieliśmy kontakt niejednokrotnie z sobą, zresztą bardzo często. I tak go pamiętam. Taką dałem mu opinię, gdy szedł do seminarium. Patrzyłem na jego pracę, na jego zorganizowane obozy, jak ci niepełnosprawni, no po prostu czasami no kleni w sposób ordynarny i brzydki, a on to umiał ponad to wszystkim się wznieść, do nich się odnieść z wielką miłością i wielką życzliwością. Wiem, że to go bardzo bolało, bo to był człowiek przede wszystkim wysokiej kultury, bo taką kulturę wyniósł z domu, od ojca, od matki. Znałem doskonale ten dom, przyjaźniłem się z tym domem, byłem tam częstym gościem. Jego ojciec miewał spotkania z moimi studentami, robiliśmy to po kryjomu, gdzie mówił o Kresach Wschodnich, o polskości na Kresach Wschodnich, żeby młodzieży przybliżyć właśnie tę sytuację i historyczną, i polityczną, i geograficzną. I na pewno to wszystko przekazał tego ducha swojemu synowi. Po prostu syn oddychał tym duchem. Tadeusza poznałem gdzieś pod koniec lat 70. No, w okresie tworzenia wspólnoty ludzi pracy w Nowej Hucie poznałem chłopca młodego, dużo młodszego ode mnie, o typowej urodzie śródziemnomorskiej. Jak się dowiedziałem, że jest z Kresów, no to się ucieszyłem, bo ja też jestem z Kresów. No i to był Tadeusz Zaleski, który w międzyczasie opowiadał mi właśnie o swoich związkach z Kresami, o swoim ojcu, który w tym czasie był znanym naukowcem, opracowywał jakiś słownik nazw kresowych. Poznałem jego matkę, siostrę. Zaprzyjaźniliśmy się. Jak zaczęliśmy tworzyć wspólnotę ludzi pracy, okazał się bardzo potrzebny nam, bo dawał nam taką świadomość, że będzie to pogłębiona ta sprawa dotarcia do robotników historią Polski, ale jednocześnie z pogłębieniem ich wiary chrześcijańskiej, świadomości religijnej. Dawał nam tą pewny ksiądz właśnie Tadek Zaleski, jego koledzy, tam był, pamiętam, Andrzej Zwoliński, jeszcze jacyś księża, o których zapomniałem, młodzi wtedy, bardzo młodzi seminarzyści. Oni też pomogli mi, jak stworzyłem Instytut Katyński, rozpowszechnić ten słynny wizerunek Matki Bożej Katyńskiej z tą czaszką trzymaną przez Matkę Boską, przeszeloną kulą. To właśnie koledzy księdza Tadeusza, on sam, rozpowszechniali ten wizerunek, narażając się oczywiście swoim władzom w seminarium. Ja byłem zaskoczony dedykacją Tadeusza, bo jeszcze wtedy nie był księdzem. Ten wiersz zobaczyłem dopiero wówczas, kiedy Tadek przyniósł te wszystkie wiersze i kiedy podejmowaliśmy decyzję o wydaniu jego pierwszego tomiku w naszym wydawnictwie Krzyża Nowochódzkiego. A zresztą my przyjaźniliśmy się od bardzo dawna, ponieważ jeszcze w czasach licealnych jeździliśmy na oazy te wakacyjne. Później, gdy rozpoczął się ten pierwszy zryw Solidarności, jakoś też skontaktowaliśmy się ze sobą. Tadeusz wszedł do redakcji miesięcznika Krzyż Nowochódzki, podpisywał się wtedy pseudonimem Jacek Partyka. No, po pierwsze, żeby nie ściągać kłopotów na swoją głowę, a po drugie, żeby nie ściągać też gromów na seminarium duchowne, którego był alumnem. Nie ukrywam, że było mi bardzo miło, kiedy ten wiersz zobaczyłem, dedykowany mnie i Adamowi Macedońskiemu, który również był członkiem naszego pisma Krzyża Nowochódzkiego. On powstał w czasie działania
działalności naszej, takiej jeszcze wtedy niebezpiecznej. Organizowaliśmy spotkania z robotnikami, z młodzieżą. Często jeździłem do Nowej Huty, do Arki. Przy okazji ksiądz Zaleski nam pomagał. I on napisał ten wiersz, może wzruszony tym, że powstaje w Hucie to środowisko mi, chrześcijańska wspólnota ludzi pracy. Ja i moi koledzy dawaliśmy prelekcje o historii Polski, o zaborach, o wywózkach na Sybir i tak dalej. I tu w tym wierszu to się odbija, ta historia, te prelekcje nasze. O, proszę, kontrrewolucja, bijcie dzwony. On jest taki spontaniczny i on myślał bardzo obrazowo. Na pewno jego przeszłość, korzeni ormiańskich, którzy też zawsze mieli kłopoty z Turkami, z Rosjanami, z różnymi narodami, które usiłowały pokonać Ormian. Cały czas Ormianie się bronią do dzisiaj. Otrzymałem w spadku ormiańską duszę, lwowski akcent, kresowy patriotyzm, ukraińską tęsknotę za Bogiem. Białoruski dworek protoplasty Marcina i jego przyjaźń z żydowskim rabinem, trwogę przed tatarskim zagonem, ślady po rosyjskiej nachajce, obóz przejściowy na wołoskiej ziemi, wspomnienie węgierskich honwedów, to całe dziedzictwo, bogate i trudne, pomoże mi być Polakiem, co żyjąc w łacińskiej kulturze, zachowa obywatelstwo wschodniej Europy. Ja zawsze mogłem na niego liczyć. Należał do wąskiego grona moich przyjaciół, którym mogłem powiedzieć wszystko i o których wiedziałem, że w czasach, kiedy prowadziliśmy tę działalność opozycyjną, czy w stanie wojennym, byłem w 100% przekonany, że na pewno od nich żadne informacje nie przenikną do bezpieki. Tego byłem pewien. To była grupa 3-4 osób i zresztą jak przeglądałem archiwa bezpieki z tego okresu, jak przeglądałem te dokumenty, które sam otrzymałem na swój temat, to okazuje się, że miałem rację. Służba Bezpieczeństwa naprawdę miała bardzo skąpe informacje na temat naszego środowiska, a z wielu dokumentów wynika, że mieli wręcz błędne informacje, które zbierali. Także ja na Tadeusza zawsze mogłem liczyć. Zresztą jeden z pierwszych listów, który otrzymałem w więzieniu w Załężu, gdzie byłem internowany, to był właśnie list od Tadeusza, gdzie mnie zapewniał o modlitwie, gdzie mnie zapewniał o tym, że sercem jest jakby razem ze mną. Spotkaliśmy się zaraz po tym, jak zostałem zwolniony. Ta poezja jest kluczem do zrozumienia naprawdę osobowości i serca księdza Tadeusza. Myślę, idąc ulicą Floriańską, krakowskim deptakiem, wielkomiejskim przekrojem społecznym, obijając się o twarze chrześcijan o niechrześcijańskich zasadach, panien nie będących już pannami, miłujących się par, nie znających przykazań miłości, dzieci wiedzących więcej niż dorośli, dorosłych wciąż jeszcze dziećmi, ideowców bez jakiejkolwiek idei, że siedząc na plebanii swojego świadka, do tych ludzi nigdy nie dotrę. Do nich po prostu muszę wyjść na ulicę.